10 najsilniejszych trucizn. Rycyna. Białko o silnych właściwościach toksycznych pochodzące z rącznika pospolitego. Wszystkie części rośliny zawierają rycynę, ale największe jej stężenie występuje w nasionach. Jako substancja białkowa z grupy lektyn nie miesza się z olejami, co umożliwia produkcję nieszkodliwego dla ludzi oleju rycynowego. Zatrucie rycyną powoduje śmierć w ciągu kilkudziesięciu godzin. Początkowe objawy są niecharakterystyczne: gorączka, osłabienie, grypopodobne bóle mięśni, nudności, objawy odwodnienia czy rozszerzenie źrenic. Później dominują objawy związane z drogą wniknięcia trucizny. W czasie I wojny światowej opracowano pociski wypełnione talkiem nasączonym rycyną oraz budowano możliwości wytwarzania aerozolu. Nie znano jednak wówczas jeszcze odtrutki na rycynę, eksperymenty więc zawieszono. W czasie II wojny światowej wyprodukowano około 1700 kg czystej rycyny do eksperymentów oraz opracowano metody jej krystalizacji i proszkowania. Przygotowano także bomby chemiczne z rycyną. Jad kiełbasiany. Białkowa należąca do neurotoksyn, egzotoksyna wytwarzana przez bezwzględnie beztlenowe bakterie. Substancja ta w zależności od podanej dawki może być silnie trująca dla organizmu człowieka. Jej działanie jest wykorzystywane w terapii. Używana jest na przykład w medycynie estetycznej do niwelowania powstających zmarszczek mimicznych, w leczeniu skurczu twarzy i powiek oraz w leczeniu nadmiernej potliwości. CDC klasyfikuje jad kiełbasiany do grupy A jako broń biologiczna, co oznacza, że jest stosunkowo dogodnym czynnikiem rażącym. Ze względu na działanie ma charakter broni chemicznej, jednak tradycyjnie zalicza się ją do grupy broni biologicznej. Nie są znane udokumentowane przypadki udanego użycia tej toksyny podczas wojen, mimo dość poważnego zaawansowania prac badawczych nad zastosowaniem jadu kiełbasianego jako broni biologicznej przez różne armie, m.in. Japończyków w latach 30., Brytyjczyków i Kanadyjczyków podczas II wojny światowej oraz Amerykanów i Rosjan podczas zimnej wojny. Tetrodotoksyna. Wielofunkcyjny związek chemiczny, silna trucizna znajdująca się w ciele niektórych gatunków ryb, w tym rybach fugu wykorzystywanych w kuchni japońskiej. Jej działanie polega na blokowaniu kanałów sodowych komórek nerwowych. Tetrodotoksyna jest bardzo silną neurotoksyną powodującą przerwanie przekaźnictwa elektrycznego w nerwach poprzez przyłączenie się do białek kanałów sodowych w błonach komórek nerwowych. Tetrodotoksyna jest bardzo stabilnym związkiem chemicznym, nie rozkłada się podczas gotowania. Nie przechodzi też przez barierę krew-mózg, co sprawia, że ofiara zostaje sparaliżowana, ale jest całkowicie przytomna. Batrachotoksyna. Organiczny związek chemiczny zawarty we wydzielinie skóry niektórych płazów bezogonowych. Działanie batrachotoksyny polega na depolaryzacji błony neuronu, co powoduje zwiększenie przepływu jonów sodu przez błonę nerwu. Amatoksyny. Grupa organicznych związków chemicznych będących silnymi truciznami. Amatoksyny to silne trucizny występujące m.in. w gatunkach grzybów, takich jak muchomor saromotnikowy. Po spożyciu owocników tych grzybów pierwsze objawy zatrucia występują po 6, nawet do 24 godzin w postaci uciążliwej i niemożliwej do opanowania biegunki. Odwodnienie wywołuje obniżenie ciśnienia krwi, przyspieszenie tętna, kurcze łydek i wstrząsy. Po nawet 7 dniach dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia wątroby i śmierci pacjenta. Cyjanek. Nieorganiczny związek chemiczny z grupy cyjanków
Sól potasowa kwasu cyjanowodorowego jest silną trucizną. Śmiertelna dawka dla człowieka wynosi nawet 200 mg. Właściwa toksyczność zależy od kwaśności soku żołądkowego, ponieważ cyjanek potasu w reakcji z kwasem solnym przekształca się w cyjanowodór, który powoduje śmierć organizmu. Być może Grigori Rasputin przeżył zatrucie cyjankiem potasu, gdyż pH jego żołądka było wyjątkowo wysokie. Sarin. Silnie toksyczny fosforoorganiczny związek chemiczny z grupy fosforanianów, stosowany jako bojowy środek trujący, zaliczany do grupy środków paralityczno-drgawkowych. W zatruciu ostrym pierwszymi oznakami jest początkowo zwężenie źrenic, następnie ból gałki ocznej, skurcz oskrzeli połączony z kaszlem i dusznością, ból w klatce piersiowej i ślinienie się, następnie wymioty, bóle brzucha z biegunką, bezwiedne oddawanie moczu i stolca, drążenie mięśni, następnie drgawki i porażenie mięśniowe. W fazie końcowej ofiara zatrucia zwykle zapada w śpiączkę i dusi się w jej trakcie. Właśnie paraliż mięśni oddechowych i mięśnia sercowego jest zwykle przyczyną zgonu. Znamy 4 przypadki użycia tej trucizny. W 1988 roku w Halabczy Saddam Hussein zabił za pomocą sarinu 5 tysięcy osób. W 1995 roku zamachowcy w Tokio użyli gazu w metrze, zabijając 15 osób. W 2013 roku w Syrii zabito za jego pomocą 1700 osób oraz ponownie w Syrii w 2017 roku zabito 100 osób. Arszenik. Dawniej stosowany był do spędzania płodu. Często wywoływał śmiertelne zatrucie kobiety. Na przełomie XIX i XX wieku popularny był tonik. To jest roztwór arszeniku i wodorowęglanu potasu stosowany w leczeniu np. chorób skóry. Środek ten przedawkowany powodował zatrucie przewlekłe. W medycynie współczesnej stosowany jest jako lek przeciwnowotworowy w leczeniu ostrej białaczki. Toksyczność arsenu i jego związków jest znacząco różna. Od około 1000 lat arszenik był stosowany jako trucizna na gryzonie, ponieważ jest bezbarwny, bez zapachu i bez smaku. Strychnina. Organiczny związek chemiczny, alkaloid występujący w nasionach kulczyby wroniego oka, posiadający silne właściwości toksyczne. Strychnina blokuje synapsy hamujące, co powoduje pobudzenie neuronów. Śmierć następuje w wyniku uduszenia w następstwie skurczu tonicznego mięśni oddechowych. Polon. Pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 84, radioaktywny metal. W układzie okresowym leży w bloku P. Polon bywa błędnie klasyfikowany jako półmetal, mimo że wykazuje typowe właściwości metalu. Polon jest silnie radioaktywnym metalem. Jego właściwości fizyczne i chemiczne są zbliżone do selenu. Emitowane przez polon cząstki alfa niszczą struktury tkanek, jeżeli pierwiastek dostanie się tam poprzez inhalację lub połknięcie. Polon nie przenika przez skórę. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, o czym chcecie kolejną dyszkę i napiszcie, jakie Wy trucizny znacie. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie codziennie staram się dodawać nowe materiały. Ponadto funkcjonuje kanał A to Ciekawe, kanał poświęcony również ciekawostkom, na który również Was zapraszam. Trzymajcie się, cześć.